W przekształceniu C obrazem punktu minus 2, 3. Od razu to narysujmy. Minus 2, 3. Jest punkt 4, minus 1. 4, minus 1. A obrazem punktu minus 5, 5. Minus 5, 5. Jest punkt 7, minus 3. 7 i minus 3. Jakie to może być przekształcenie? Jak możemy z tego punktu otrzymać ten, a z tego ten? Może jest to przesunięcie. Jeżeli te punkty to są końce odcinków, to możemy ten odcinek przesunąć w dół i w prawo. Obydwa te odcinki mają takie samo nachylenie. Współczynnik nachylenia wynosi minus 2 trzecie. Ale w takim przesunięciu obrazem tego punktu byłby ten punkt, a obrazem tego punktu byłby ten punkt. A nam nie o to chodzi. Nie chcemy, żeby obrazem punktu minus 2, 3 był punkt 7 minus 3. Chcemy, żeby obrazem punktu minus 2, 3 był punkt 4 minus 1. W przesunięciu obrazem tego odcinka byłby ten, ale byłby on odwrócony, czyli nie jest to przesunięcie. Sprawdźmy, czy może być to odbicie, czyli symetria osiowa. Zacznijmy może tak. Jeżeli odcinek łączący te dwa punkty ma nachylenie minus 2 trzecie, tak samo odcinek łączący te dwa punkty, to oś symetrii musiałaby być prostopadła. Czyli musiałaby mieć nachylenie plus 3 drugie. I musiałaby być równo odległa od obu tych punktów. Na moje oko musi ona przechodzić przez punkt 1,1, między 4 i minus 2. Dokładnie w środku leży plus 1, i między 3 i minus 1, dokładnie w środku leży plus 1. I nachylenie jakoś tak, mniej więcej. Nie musi to być dokładny rysunek, chodzi tylko o ideę. Jeżeli narysujemy taką prostą, to może to być symetria osiowa. Obrazem tego punktu byłby ten, tak jak w treści zadania, a obrazem tego punktu, minus 5,5 byłby ten punkt, tak jak w treści zadania. Wygląda na to, że może to być odbicie. Czy może to być obrót? Wydaje mi się, że jak najbardziej. Gdyby tutaj był punkt obrotu, to obrazem tego punktu byłby ten punkt, a obrazem tego punktu byłby ten punkt. Przekształcenie C może również być obrotem. Jakim przekształceniem może być przekształcenie D? Obrazem punktu 4 1 jest punkt 7, minus 3, a obrazem punktu minus 5, 5 jest punkt minus 2, 3. No i teraz może być to przesunięcie, bo ten punkt został przesunięty o 3 kratki w prawo i o 2 w dół, o 3 jednostki w prawo i 2 w dół, i ten punkt również został przesunięty o 3 jednostki w prawo i o 2 w dół. Możemy zaznaczyć przesunięcie. Czy może to być symetria? Żeby obrazem tego punktu był ten punkt, oś symetrii musiałaby przebiegać mniej więcej tutaj. Ale dla tych dwóch punktów ta oś symetrii nie zadziałałaby zbyt dobrze. Żeby obrazem tego punktu był ten punkt, oś symetrii musiałaby przebiegać mniej więcej tutaj. Jedno odbicie nie może mieć dwóch różnych osi symetrii. To nie może być symetria. Sprawdźmy jeszcze, czy może to być obrót. Żeby obrazem tego punktu w obrocie był ten punkt, środek obrotu musiałby leżeć gdzieś na tej prostej, na przykład tutaj. Ale znowu nie przekształci to tego punktu na ten. Gdyby przekształcenie D było takim właśnie obrotem, to obrazem tego punktu byłby punkt gdzieś tutaj. Nie damy rady zrobić z tego obrotu. Wygląda na to, że przekształcenie D może być jedynie przesunięciem.